Dzień dobry. Dzisiaj dowiecie się, jak dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 i tak dalej. Kto obejrzał mój film o mnożeniu ułamków przez takie liczby, zapewne wie, że należy przecinek znajdujący się w ułamku dziesiętnym przesuwać w prawo o tyle cyfr. Ile jest zer w liczbie 10, 100, 1000, 10 tysięcy i tak dalej. Tak było przy mnożeniu. Ponieważ dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożenia, będziemy przesuwać przecinek w lewo. Popatrzmy na pierwszy przykład. 53,4 dzielimy przez 10. Przecinek należy przesunąć w lewo. O jedną cyfrę. Znajdzie się między piątką a trójką. Możemy zapisać, że wynikiem naszego działania jest liczba 5 i 34 setne. Przecinek znajdował się między trójką a czwórką. Został przesunięty o jedną cyfrę w lewo. Podobnie będzie w następnym przykładzie. 429 dzielimy przez 100. Przesuwamy przecinek o dwie cyfry w lewo. Znajdzie się między czwórką a dwójką. Wynikiem naszego działania będzie liczba 4,293 tysięczne. Popatrzmy na trzeci przykład dzielimy naszą liczbę przez 1000, przecinek przesuwamy o 3 miejsca w lewo. Znajdzie się on między szóstką a piątką. Napiszmy rozwiązanie. Przepisujemy wszystkie cyfry tej liczby. Przecinek między szóstką a piątką. Otrzymujemy 6 i 5308,10 000. Popatrzmy na następne przykłady. 3 i 1 dziesiątą chcemy podzielić przez 10. Liczba 10 ma 10, 0, to znaczy, że przecinek przesuniemy w lewo o jedno miejsce. Znajdzie się przed trójką. Co zrobimy w takiej sytuacji? Przypomnijmy, że po prawej i po lewej stronie liczby dziesiętnej możemy dopisać dowolną ilość zer. Zera po przecinku oznaczają kolejno, że mamy tutaj 0 części setnych, zero części tysięcznych i tak dalej. Po lewej stronie natomiast mamy 0 dziesiątek, zero setek, zero tysięcy i tak dalej. Podczas przesuwania przecinka może się czasami okazać, że niektóre z tych zer będą potrzebne. W tym przypadku tak właśnie będzie, kiedy przesuniemy ten przecinek o jedną cyfrę w lewo, znajdzie się on między zerem a trójką. To zero będzie potrzebne. Będziemy musieli je użyć w naszym zapisie. Wynikiem takiego dzielenia jest liczba 0,31, którą czytamy jako 31 setnych. I poprawiamy nasz zapis. Przecinek przesunął się w lewo o jedno miejsce. 0, które do tej pory było nieaktywne, jest już potrzebne. Piszemy 0,31. Podobnie będzie w następnych przykładach. Dla wygody napiszmy 9,4 w pewnej odległości od znaku równości, żeby zmieściło się tutaj kilka zer. Napiszmy na początek 30. zera. Może nam wystarczy? Sprawdźmy. Ponieważ dzielimy przez 100, przecinek przesunie się o dwie cyfry w lewo. Raz, dwa. Tutaj przecinek znika i przesuwa się raz, dwa w lewo. Znajdzie się między tymi dwoma zerami. Zero, które znajduje się na samym początku, przestaje być potrzebne. Wynikiem naszego dzielenia jest liczba 94 tysięczne. I jeszcze jeden przykład. 6 13 setnych dzielimy przez 1000. Napiszmy 6 i 13 setnych oraz kilka zer po lewej stronie. Dla pewności możemy napisać ich więcej, nie ma problemu. Przesuwamy teraz przecinek o trzy cyfry w lewo. Raz, dwa, trzy. Przecinek znajdzie się w tym miejscu. Popatrzmy, co przestało nam być potrzebne. Oczywiście ten przecinek, który był tu wcześniej, wstawiony. Zera, które znajdują się na lewo od tego zera oznaczającego całości. Otrzymujemy wynik 0,00613, co czytamy jako 613 stu tysięcznych. Wykonajmy jeszcze kilka następnych przykładów 28 setnych dzielimy przez 10. Przesuwamy przecinek o jedną cyfrę w lewo. Będziemy potrzebowali jeszcze jednego zera. Napiszmy następujące cyfry. Przecinek znajdował się między zerem a dwójką. Przesuwamy o jedną pozycję w lewo. Znajdzie się między dwoma. Zerami. Otrzymujemy 0,028, czyli 0 28 tysięcznych. Wykonajmy następne działanie: 65 tysięcznych, dzielimy przez 100. Napiszmy wszystkie cyfry tej liczby. Ponieważ dzielimy przez 100, będziemy potrzebowali jeszcze dwóch zer. Po lewej stronie. Popatrzmy, gdzie znajdował się przecinek. Był między tymi dwoma zerami. Przesuwamy go o dwa miejsca w lewo. Raz, dwa. Znajdzie się w tym miejscu. Przeczytajmy, co to za liczba. Jest to 65 100 tysięcznych. I kolejny przykład. Przepiszmy naszą liczbę, zostawiając miejsce na wpisanie jeszcze zer z lewej strony. O ten przecinek też napiszmy, żeby się nie pogubić. 0, 0, 0, 7. I dopisujemy 0. Przed przecinkiem. Przesuwamy przecinek o trzy cyfry w lewo. Liczmy. Raz, dwa, trzy. Znajdzie się w tym miejscu. Z poprzedniego miejsca możemy go usunąć. Przeczytajmy, jaka to liczba. Siódemka znajduje się Aż na siódmym miejscu po przecinku. Będzie to 7 dziesięciomilionowych. Przesunęliśmy przecinek o trzy cyfry w lewo. Było konieczne dopisanie kolejnych zer. Przejdźmy do następnego przykładu. 8 podzielić przez 10. W liczbie 8, którą możemy potraktować jako 8,0, przecinek znajduje się na prawo od ósemki. Przesuwamy ten przecinek w lewo o jedną cyfrę. Konieczne jest dopisanie po lewej stronie 0. 8 podzielić przez 10 to 8. Podobnie było też na ułamkach zwykłych, jak zapisywaliśmy 8 podzielić przez 10, mogliśmy takie dzielenie zastąpić ułamkiem 8 dziesiątych, więc tutaj nie ma w tym nic nowego. 8 podzielić przez 10 to po prostu 8 dziesiątych. Przejdźmy do następnego przykładu. 25 podzielić przez 100. Napiszmy liczbę 25. Przecinek znajduje się na końcu. Przesuwamy o dwie cyfry. Raz. Dwa. Pojawi się przed dwójką i konieczne jest dopisanie 0. 25 podzielić przez 100 to 25setnych. I jeszcze jeden przykład. 17 dzielimy przez 1000. Napiszmy liczbę 17. Przecinek znajduje się na końcu tej liczby. Przesuwamy go o raz, dwa, trzy cyfry. Oczywiście trzeba te miejsca uzupełnić zerami. Otrzymujemy liczbę 17. I to wszystko w tym temacie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.